Tomek Gapiński, zaczęło się źle, bo mówię, żeby podejść do meczu spokojnie, a chyba była nerwowość, bo ten upadek był pewnie też nerwowością spowodowany, a skończyło się wielkim happy endem. Brak mi słów, jak to opisać, bardzo nerwowy mecz, ale ten pierwszy wyścig dla mnie ułożył się źle, tak, gdzieś tam popełniliśmy błąd niepotrzebnie, tak, z mojej winy, gdzieś tam założyliśmy troszeczkę inne przyłożenie, jak zawsze, nawet drugi bieg, szybka korekta, można powiedzieć to, co zawsze miałem założone i było widać już tą radość z jazdy. Przed 15 wiadomo, wiedzieliśmy, co musimy zrobić, tak. Oczywiście wierzyliśmy w to, ale też zdawaliśmy sobie sprawę, z kim rywalizujemy, tak? Oskar Pfeiffer, Oli Bertsson, jechali tu świetne zawody, ciśnienie ogromne. Udało nam się to i jeszcze chyba nie dowierzamy, co zrobiliśmy. Właśnie, bo ten 15 wyścig też przegraliście ze Starodem, było 4-2 dla Gniezna na wyjściu z pierwszego łuku. Co tam się później stało, bo nagle pojechaliście jak TGV obok osobowego? Ciężko to opisać, naprawdę wielkie emocje. Tylko słuchałem już później, jak z samym pędziliśmy na 5-1, słuchałem, z której strony jadą, lekko spoglądałem, starałem się blokować, udało się to. Dzięki tej firmie przede wszystkim, mój sprzęt tak pracuje, dzięki tutaj prezesom, dzięki trenerowi, no i przede wszystkim dzięki wspaniałym kibicom, którzy nas dopingowali, cały czas wierzyli w ten wynik, mamy to, mamy finał, nikt chyba nie zakładał, że zajedziemy tak daleko. Właśnie nikt nie zakładał, ale wy zrobiliście to, tak krok po kroku, step by step, ale jest wielki finał. Przed sezonem to było w granicach cudu pewnie rozpatrywane, że Ostrowia Beniaminek dojedzie do wielkiego finału. Widocznie tak miał być, ten cud trafił do naszego klubu, do naszej drużyny. Co nam pozostało? Tylko się cieszyć i że dojechaliśmy do finału. Naprawdę chyba nikt tego nie zakładał, że dokonamy dojścia do finału, tak, mamy to, my przed meczem sobie już mówiliśmy, zrobiliśmy to, co mieliśmy, tak, czyli spokojnie się utrzymać, awansowaliśmy do playoffów, nie możemy o tym zapominać, tak, mieliśmy się spokojnie utrzymać, jesteśmy w finale, zabawa zaczyna się od nowa. Ty Tomek, odżyłeś tutaj w Ostrowie Wielkopolskim, jesteś ulubieńcem kibiców, myślę, że też chyba taka presja z ciebie zeszła i cieszysz się żużlem. No chciałem zmazać tą plamę po meczu w Gnieźnie, tak jak już rozmawialiśmy wcześniej. Mój sprzęt pracuje dobrze, w Gnieźnie też pracował dobrze. Nie umiem po prostu tam jeździć. Znaczy nie umiem, no nie powinienem tego mówić, ale no nie leży mi gnieźnieński tor. Byłem naprawdę dzisiaj na maksa skupiony, chciałem zmazać tą plamę z Gniezna. Myślę, że mi wybaczycie mecz w Gnieźnie. Mamy teraz Rybnik, trzeba na spokojnie się przygotować. Wszystko już osiągnęliśmy, możemy więcej.